Cześć wszystkim, dzisiaj przygotuję dla Was spaghetti. Boczek już ładnie skwierczy nam na patelni. Z wytopionego boczku przerzuciliśmy ten tłuszcz na drugą patelnię. Wrzucimy sobie tutaj cebulę na rozgrzany tłuszcz i zeszklimy ją na złocisty kolor. Boczek, jak widzicie i słyszycie, ładnie tutaj skwierczy. Dorzucimy sobie go do smażącej się cebuli. No. Przerzucimy go tak, żeby ten nadmiar tłuszczu. Dokładnie tak. Odłożę sobie tylko patelnię. Zamieszamy sobie wszystko razem. Teraz tak, posolimy sobie, ale bardzo delikatnie. Dodamy przygotowane wcześniej suszone grzyby. Są to prawdziwki. I teraz powiem Wam, jak w ogóle cały proces tego przygotowania suszonych grzybów przebiegał. Moczyły się one przez 2 godziny, potem przez 20 minut były gotowane około 500 ml wody, żeby powstał z nich taki grzybowy wywar. I ten właśnie grzybowy wywar, dodamy sobie troszkę go tutaj do naszej mieszanki. Dobra, ale zaraz Wam powiem, dlaczego nie całość. Ze względu na to, że mamy tutaj przygotowaną już szklaneczkę z tym wywarem, dorzucimy sobie do niej śmietany i szybko, energicznym ruchem będziemy mieszać. Tutaj temperatura tego wywaru, no tak troszkę mogę powiedzieć, że jest letni. Ładnie, mam nadzieję, że połącz nam się nie będzie żadnych grudek. Przemieszam sobie. I dorzucimy. Nie. Teraz tak, czynność naszą powtórzymy, dorzucimy sobie wywaru do kubeczka, już wlejmy cały, dorzucimy śmietany. I teraz delikatnie mieszam. Nasz sos nabrał już odpowiedniej konsystencji. Dorzuciłem pokrojoną zieloną cebulkę. Teraz ładnie wszystko tutaj wymieszam. Obok w garnku gotuje się makaron spaghetti. Za chwilkę będzie gotowy. No i będziemy za chwilkę podawać nasze danie. Przed Wami góralskie spaghetti. Mam nadzieję, że górale mnie za to nie zabiją. Włosi mają parmezan, górale mają oscypka. I dlatego dużo nie soliłem tego dania, ze względu na to, że dodamy sobie tarty oscypek do tego dania, wykańczając go na bogatości. Cyk. Grubo mielony pieprz. I jeszcze troszkę świeżej zielonej cebulki. Życzę smacznego. Mam nadzieję, że powtórzysz przepis. Zostaw subskrypcję. Jeżeli podobał Ci się filmik, komentuj. Do zobaczenia.